Adolf Pieszczyński, wykład litanii loretańskiej zastosowany do nabożeństwa majowego. Dzień 12. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Nabożeństwo, pobożność, gorliwość są to wszystko wyrażenia za słabe dla oddania tego świętego ognia, jakim płonęło serce Maryi w służbie Pana. Któż zdoła odmalować żywą żarliwość jej modlitwy? Kto wyrazi doskonałe zjednoczenie jej myśli i uczuć z Bogiem? Kto pojmie rozkosze i radość jej niebiańskich zachwyceń? O świątynio jerozolimska, gdzie płynęły tak pobożne pierwsze lata życia Maryi? O jakież tajemnice godne naszego podziwu mieściłaś w swych murach? O drogi domku nazaretański, gdzie Maryja tak długie lata spędziła w ciągłym rozpamiętywaniu wobec swego Stwórcy, a potem boskiego swego Syna. O, gdybyś mógł powtórzyć nam cokolwiek z tych cudownych pieśni i tych uwielbień i wołań miłości, jakie wylewając się z jej duszy anielską muzyką rozbrzmiewały w Twych ścianach. I Ty, święta chato, którą zajmowała Maryja z najukochańszym apostołem po śmierci Zbawiciela. Ach, jakich uniesień pobożności, jakich rzewnych westchnień osieroconego jej serca byłaś niemym świadkiem. Jeśli królowa Estera ośmieliła się mówić do Boga, Ty sam wiesz, żem nigdy się nie weseliła służebnica Twoja, tylko w Tobie, Panie Boże Abrahama. Jeśli król Dawid mógł dać sobie świadectwo, że chwała Pana zawsze na moich ustach była, jeśli w zapale ducha wołał on, kiedyż więc przyjdę i okażę się przed obliczem Twoim, o Boże? Jeśli apostoł święty Paweł mógł powiedzieć, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus i dalej płonę pragnieniem być rozwiązanym z więzów ciała, aby być z Chrystusem połączonym na wieki. Jeśli wreszcie apostoł Indii, Franciszek Ksawery, wśród upajających wzruszeń swej tkliwej pobożności, czując się omdlewającym z miłości, prosił Boga o umiarkowanie tych zapałów, wołając, o, dosyć już, Panie, dosyć, cóż należy myśleć o najdostojniejszej Matce Zbawiciela? O tej, którą święci ojcowie nazwali ogniskiem, zarzewiem miłości Bożej, a którą oblubieniec w pieśni nad pieśniami porównuje do pochodni ognia i płomieni. Dla Maryi zaprawdę nie upłynął ani dzień jeden, ani jedna godzina, ani nawet maleńka chwila, w której by jej myśl, jej mowa, jej wola, jej wreszcie jakakolwiek czynność nie miała Boga samego za cel i za swój przedmiot. Nie upłynął też żaden moment, w którym by ona nie stawała się coraz milszą córą Ojca Niebieskiego. I któż zdoła wyrazić te radości, te słodycze nieziemskie, jakie przepełniały jej serce? Tyś sama, boska dziewico, odsłoniła nieco rozkosze swej duszy, gdy uniesiona weselem zawołałaś. Rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. O, jak słusznie Kościół cię nazywa uosobieniem albo naczyniem osobliwszego nabożeństwa. My także, może pobożnymi się nazywamy, a jednak podobno dalej jesteśmy od rzeczywistej pobożności.
Płynie to stąd głównie, że więcej w słowach aniżeli w czynach pobożnymi, to jest według Boga i dla Boga żyjącymi jesteśmy. Rzetelna pobożność na miłości Boga i dziełach tejże miłości dokonanych czystym a pokornym sercem polega. Między miłością i pobożnością, mówi święty Franciszek Salezy, nie ma innej różnicy, jak między ogniem i płomieniem. Bo miłość, będąc ogniem duchowym, gdy silnie się rozpłomieni, zwie się pobożnością. A więc pobożność nic innego nie dodaje do ognia miłości, tylko płomień żywy, czyniący tą miłość rączą i ochoczą nie tylko w zachowaniu przykazań, lecz nadto w wykonywaniu rad i natchnień Bożych. Tak pojęta pobożność jest zasadą i dźwignią wielkich dzieł miłości. Ona wyprowadza z oczu łzy skruchy, mieszające się ze łzami pociechy. Ona czyni z serc naszych piękne naczynia ku uczciwości poświęcone i użyteczne Panu, gotowe do wszelkiego rodzaju dobrych czynów. Pod wpływem tej niebieskiej siły wszelkie władze duszy naszej stają się w ręku Boga orężem sprawiedliwości dla walczenia i pokonania grzechu. Same, nawet skażone, nasze ciała stają się ofiarą żywą, świętą i przyjemną Bogu. O Maryjo, godne naczynie Najwyższego Króla, uproś nam łaskę prawdziwej pobożności, abyśmy się w niej mocnymi i słodkimi okazali. Niegdyś na słowo proroka Elizeusza pewna biedna wdowa, ścigana przez nielitościwego wierzyciela, z resztki pozostałej u niej oliwy napełniła wszystkie naczynia, jakie tylko synowie nastarczyli jej podawać. Tak, żeby częścią tej oliwy dług zaspokoić, a resztą siebie i rodzinę swą utrzymać mogła. I myśmy wielkimi dłużnikami wobec Boga, którego sprawiedliwość nas przeraża, ale ufność nasza w Maryi, bo ona więcej może u Boga niż wszyscy razem prorocy Starego Testamentu. Wszak nikogo innego, a ją Anioł Boży, łaski pełną nazwał, a Kościół Święty przybytkiem sławnym pobożności. Ją mianuje. Z pokorą więc, a gorącą ufnością, przedstawiamy jej puste, bo z prawdziwej pobożności ogołocone serca nasze i prosimy, aby z hojnością sobie właściwą napełniła je darami szczerej pobożności, za pomocą których moglibyśmy nie tylko wypłacić się sprawiedliwości Bożej, ale jeszcze pozyskać nieocenione zasługi na niebo. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. O Maryjo, uwielbiając nieporównywaną Twą żarliwość, jaką pałało całe Twoje życie dla Boga, tak iż słusznie nazwaną jesteś przybytkiem sławnym pobożności, błagamy Cię, spraw, niech i serca nasze zapłoną podobnie czystą, a żywą pobożnością, abyśmy tu nią uświęceni otrzymali w przyszłości szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Postanowienie. Pragnąc ożywić w sobie prawdziwą pobożność, postanawiam zachowywać nie tylko przykazania, ale iść ochoczo za radami i natchnieniami Bożymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Idąc na niebo.